OT Logistic jest to największy operator portowy w Polsce. Firma, która świadczy usługi przeładunków w portach, transportu kolejowego, spedycji lądowej, morskiej. Jesteśmy też największą w Polsce i trzecią w Niemczech firmą transportu rzecznego. Największy udział w przychodach ma działalność spedycyjna, druga w kolejności jest działalność przewozowa i trzecia, jeśli chodzi o wielkość przychodu, to jest działalność portowa. Natomiast jeśli popatrzymy na poziom EBITDA, to sytuacja jest odwrotna, tak? Czyli najwięcej EBITDA nam przynosi działalność portowa, potem przewozowa i spedycyjna, to jest działalność najniżej marżowalna. Firma w 2015 to jest ponad 800 milionów obrotu i to jest około 1000 osób w Polsce i 200 kilkadziesiąt osób w Niemczech. Spółka się zajmuje transportem kolejowym. Mamy spółkę, która jest jednym z przewoźników kolejowych w Polsce. Oczywiście poprzez spedycję również organizujemy przewozy kolejowe, transport samochodowy, rzeczny, ale w tym zakresie nie mamy własnej floty. Natomiast jeśli chodzi o transport rzeczny, jesteśmy, tak jak wspomniałem, największą firmą w Polsce i trzecią w Niemczech. To jest ponad 800 barek. Nie ma takiej floty w tym części Europy, tak dużej floty barek. Od kilku miesięcy obserwujemy dość spory spadek, jeśli chodzi o przewozy związane z węglem, z rudą. Jest to związane z sytuacją makroekonomiczną, nie ma to wpływu, czy nie ma to powiązania z sytuacją samej spółki. Dlatego w tamtym roku grupa podjęła decyzję o dość sporych zmianach reorganizacyjnych, które mają przede wszystkim poprawić rentowność i skonsolidować grupę. Dlatego mimo tej nie do końca jeszcze pozytywnej tendencji, jeśli chodzi o rynek, czyli spadku wielkości przeładunków tych dwóch głównych grup produktowych, to grupa osiągnęła wyniki, które były porównywalne z pierwszym kwartałem 2015. Co jest ważne, pierwszy kwartał 2015 to był najlepszy historycznie wynik grupy OTL w 70-letniej historii, więc oczywiście chcielibyśmy, żeby pierwszy kwartał 2016 był lepszy, natomiast trzeba pamiętać, że on jest porównywalny z pierwszym kwartałem 2015, mimo tego, że w poprzednim roku były bardzo mocne spadki ilości przewozów, takie poziomy rudy, żelaza i węgla. To, co my robimy oprócz reorganizacji wewnątrz grupy, to bardzo mocno postawiliśmy na sektor agro. Spółka jest już liderem, jeśli chodzi o przeładunki zboża i produktów agro w polskich portach. Zaczęliśmy w tym roku budowę nowego terminala agro w Gdańsku. Będzie to największy terminal zbożowy na Bałtyku. W pierwszej fazie chcemy uzyskać tam przeładunki na poziomie 4 milionów ton. Docelowo cały ten terminal powinien obsługiwać około 8 milionów produktów. Jest to rozwiązanie, które będzie najnowocześniejszym rozwiązaniem na Bałtyku, pozwalającym na skrócenie załadunki i rozładunku statku z 7-10 dni, które obecnie jest, do 3-4 dni, więc to będzie bardzo duża zmiana jakościowa. Także to jest taki kierunek rozwoju, te produkty agro, który nam pozwolił na przykład w tym roku bardzo mocno odbudować i przychody, ale przede wszystkim odbudować rentowność, która, jak popatrzymy na historyczne wyniki, w poprzednim roku miała tendencję lekko spadkową. Przede wszystkim to jest związane z procesem konsolidacji grupy. Grupa w poprzednim roku rozpoczęła proces integracji kilkunastu swoich spółek w Polsce, stworzenie jednego centrum usług wspólnych, jeśli chodzi o usługi back-office'owe, plus reorganizację portów od takich najprostszych rzeczy do bardziej wyrafinowanych. To wszystko dało te efekty końcowe i tak jeszcze nie skończyliśmy tego procesu. Tak naprawdę dopiero w połowie roku powinniśmy widzieć te maksymalne efekty, więc ta rentowność jeszcze w naszym odczuciu powinna rosnąć. Co to oznacza? To oznacza, że jesteśmy w tej chwili na etapie, kiedy każdy dodatkowy statek w porcie, każdy dodatkowy przeładunek albo przepływ będzie generował istotny przyrost poziomu rentowności grupy, bo poziom kosztowy jest naprawdę w tej chwili obniżony i utrzymywany na takim poziomie minimalnym, jaki jest w ogóle dla tej skali grupy możliwy. Sealand jest największym operatorem, czy jednym z największych operatorów spedycji morskiej w Polsce.
I zakup tej spółki to jest przede wszystkim wzmocnienie naszej pozycji, jeśli chodzi o organizację spedycji morskiej, co też przekłada się na pozostałe nasze usługi. Celem jest tej akwizycji wejście też na rynki Bałkanu, wejście w basen Morza Adriatyckiego, no i też ekspansję zagraniczną. Ta Sealand i Hartwig, czyli nasza spółka, działają też na rynkach azjatyckich, na rynku amerykańskim, natomiast na pewno chcemy mocno zintensyfikować te działania, też pojawić się na Bliskim Wschodzie mocniej, także no jest to bardzo ciekawy element układanki całego biznesu, to nam pozwoli dość mocno rosnąć w najbliższych latach i też poprawiać rentowność, jeśli chodzi o działalność spedycyjną. Jakby głównym elementem naszej strategii, jeśli chodzi o grupy produktowe, są produkty agro. Tak jak wspomniałem, pierwszy taki duży krok to jest budowa terminalu w Gdańsku, zakup luki Rijeki, ale to też oznacza, że patrzymy dalej, chcemy być też obecni tam, gdzie te produkty agro trafiają, czyli w Afryce Północnej, Wschodniej, w Bliski Wschód, bo to są główne miejsca, gdzie eksportuje się z Europy Centralnej zboża i inne produkty agro. Także chcemy być w najbliższym czasie największym operatorem agro, nie tylko w Polsce, jak to jest obecnie, ale też w Europie Centralno-Wschodniej i na pewno grać istotną rolę, jeśli chodzi o ten obszar logistyki na Bliskim Wschodzie i Afryce Wschodniej.